śmiesz się twarz. Dlatego chcemy tu na zawsze zostać. Czym zapominam ile lat mam. Nie chcę tak szybko dorastać. Teraz się bach. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy standardowo na Palionowie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na ten kanał, bo to jest bardzo ważne. Tutaj macie przycisk do subskrypcji i lajkowania. Dobrze, widzowie. O właśnie, tutaj jeszcze jest taki przycisk piękny, na który możecie wejść. W ostatnim odcinku nie wiem, co się działo, ale pójdziemy sobie do pewnego miejsca, którym zaraz zobaczycie. Do końca sam nie wiem, dokąd idziemy, ale mam pewien plan. Widzicie, altanka imienia. To jest to. Trzeba więcej werby przyjąć, ale to dzisiaj jest wam troszkę schrypowane gardło, więc musicie mi to przeprosić. Dobrze, przelećmy się do pięknej krainy, jaka jest pustynna i gdzie są piękne, o właśnie, to się nazywa Bikini Dolne. Widzowie, jak widzicie, piękne piaski, piękne żółwie tutaj przebywają na tej oazie. No jest to coś wspaniałego, jest to coś wspaniałego, nie ma co gadać. Lecimy sobie tutaj, o jakie spa eleganckie na dachu, pięknego ananasa. Tutaj możemy, że tak powiem, leżakować, możemy się opalać, ale zejdźmy sobie niżej. O, tutaj Patryk, napiszę wam, SpongeBob, pięknie. Pozdro. Pozdrówmy SpongeBoba i zostawmy mu tą książkę w jego pięknym domku. Dobrze, widzowie, musimy być teraz bardzo cicho, ponieważ tu jest ukryta baza SpongeBoba. I jest to coś niesłychane. O kurde mol, on o tym nie wie, a ja o tym doskonale wiem, że to jest ta baza. Dobra, widzowie, trzeba zrobić poszlaki za sobą zamknąć. Tutaj jest piękne wejście, o którym nikt do końca nie wie. Trzeba być bardzo cicho, nie możecie mówić o tym innym uczestnikom Palionowa. Wchodzimy w jakiś tunel, który ja wiem, dokąd prowadzi, ale wy też pewnie wiecie, ale zaraz wam pokażę. Tylko muszę zobaczyć, co dokładnie tam było, bo muszę sobie przypomnieć. Ale widzę, że jest jakieś pomieszczenie eleganckie. No jest to coś wspaniałego, jest to infrastruktura, którą zbudowałem ja sam, po cichutku. To jest moja tajna, ukryta baza. Dobrze, idźmy dalej. Tutaj proszę ja was, mamy pięknie, no nie ma co ukrywać, jest to rzecz, której nikt na pewno nie wie. O, uwaga, bo teraz jeszcze bym sobie krzywdę zrobił. Dobra, wychodzimy do jakiegoś niżej, w jakieś niższe poziomy, nie ma co tutaj zostawać. Idźmy dalej, tutaj jest kolejne zejście. I chyba mnie troszkę porąbało, bo nie wiem, głową odwracam, ale to nieważne. Idźmy jakimś tunelem, gdzie są gąbki same. Tu chyba idziemy do chaty SpongeBoba, bo to była chata Patryka, nie do końca wiem. Ale mniejsza. O, uwaga, tu jest jakiś spadek. O kurde mol, co tu się wydarzyło? Kto to zrobił? Kurde mol. To chyba Hero brak. Dobra, idźmy prosto tym korytarzem, idźmy, trzeba troszkę szybciej spacjami naciskać, ale nie do końca rozumiem chyba, ale poszliśmy teraz jak burza, nasadzamy, idziemy jak ogień w... nie wiem, mniejsza o to, jest, wyszliśmy, jakie to jest ukryte przejście w ogóle między obrazem, widzicie, to jest coś pięknego, majsterszyk prawdziwej ukrytej bazy, no nie ma co ukrywać, za to trzeba zostawić koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, no nie ma co, jest tu piękny dywan, wychodzimy z tego domku, który jest mój i Emilii, i lecimy stąd w siną dal. Dobrze, lećmy z powrotem do Palionowa na skiny. Popatrzmy na skina Yetiego. Tutaj też mamy więzienie, na które możemy też wlecieć, ale nie wiem, czy do końca chcemy, bo to jest bardzo surowy klimat, taki... O, tu jeszcze widzę, że więzienie. O, jaka tu jest cela, to chyba izolatkę dla najbardziej okrutnych na Palionowie, ale niestety nie możemy tam wejść, bo nas może tam zjeść jakiś bebok. Dobrze. O. On też można zniszczyć, no i zdewastować całą celę i po prostu, no nie trzeba do końca w niej siedzieć. Dobra, lećmy sobie dalej. O, proszę bardzo, i to są bałwanice. Możemy lecieć sobie do bałwanic i sprawdzimy, co w nich ciekawego jest. Jest też tutaj ananas, proszę bardzo, i wiele innych, gdzie jest SpongeBob, który jest po prostu bałwanem i możemy, ona jest zmrożona gąbka tutaj po prostu, tak zwana. Dobra, mamy też tutaj ciekawą książkę, ciekawe, co w niej się znajduje. Sprawdźmy, co takiego w niej jest. O, ta książka oznacza pokój między SpongeBobem a Yetim. Podpis Yeti SpongeBob Bob. No proszę bardzo, jest tutaj, jest to tak zwana konf... zabrakło mi słowa, zapomniałem, jak się to mówi. Jest po prostu symbioza między Yetim a SpongeBobem. Wejdźmy sobie na ten piękny ananasik, który jest... On powinien być troszkę bardziej oszroniony. Trzeba byłoby iść po więcej śniegu. Czy my mamy łopatę w ekwipunku?
Niestety nie mamy. Kurde, byśmy mogli lekko ośnieżyć to. Ale czy mamy Silk Touch też na Kilofie, bo nie do końca pamiętam? Niestety też nie. Kurcze bele, byśmy mogli zabrać trochę śniegu, ewentualnie lodu i byśmy troszkę oszronili ten piękny ananas. Dobrze, idźmy do tej pięknej wioski, w jakiej są jakieś dziwne rzeczy. Dobra, ale ja bym szczerze mówiąc naprawdę sprawdził... O, czekajcie, bo mam pewien pomysł. Lećmy do wody. Do wody źródlany, która jest pitna. Co w niej jest? Nic w niej nie jest, więc od razu z niej wylatujemy. Jakaś wieża w kształcie prawdziwego Digidonga. Poczekajcie, bo ja nie wiem, co tu mam zrobić. Dobra, wziąłem sobie elytrę. O, będę... Pokażę wam tak zwanego water skilla. Tylko czy ty jesteście na to gotowi, musicie zostawić koniecznie łapkę i subskrypcję na tym kanale, bo to jest bardzo ważne. Dobra, i teraz za 3, 2, 1 skaczemy i czy się uda i dupa blada. No, kurde, może sztuczka nie wyszła, ale trzeba ponownie to jeszcze raz. No niestety. Dobrze, wychodzimy jeszcze raz na górę. Ta sztuczka niestety nie wyszła, ale pokażę wam jeszcze raz. No za to subskrypcji nie mogliście zostawić, ale za to już zostawicie. Także lecimy, 3, 2, 1, wyrzucamy i skaczemy. Geronimo, czy się uda? Nie, o, jeść się udało, proszę państwa, było bardzo blisko. Brawa dla mnie. W komentarzach napiszcie brawa Szczypson. No będę bardzo wdzięczny. Dada mi to bardzo dużo otuchy i werwy na następne odcinki. Dobrze, wracajmy do Palionowa, gdzie możemy, od tego wszystkiego się zaczęło, do mojego domku, gdzie możemy sprawdzić, co mamy jeszcze w skrzyniach i wziąć sobie ciekawego. O, tu jest jakaś pszczółka w pszczółce. Można też, może coś być ciekawego. Sprawdźmy, co może być w pszczółce. Czy ewentualnie nie da się do pszczółki wejść? O, jest, da się wejść, jest ul, proszę państwa, są. Ale miodu nie ma, z tej pasieki nie ma, to jest bardzo smutne. Pszczoły wyginęły, to jest gatunek zagrożony, strefa 5G ich zabija. Dobrze, lećmy dalej do Palionowa, do mojego pięknego pyska, który jest tuż nad moim domem. No i wlecieliśmy, proszę państwa. Są tutaj jagody, o kurde, jakie wejście niespodziewane. Idźmy w tą stronę. Dobrze, tutaj na dół możemy zejść schodami szybciutko. Idziemy jak burza, no nie ma co ukrywać. Dobrze, proszę państwa, czas zjeść sobie chlebek. I bo już... O kurde, woda się wylała, co to robimy? Tak nie można, mam troszkę za mało, wiecie, dwie lewe ręce i dlatego takie rzeczy się dzieją. Dobrze, wyjdźmy tutaj, zamknijmy wrota za sobą i teraz musimy jechać kolejką górską do Paliona, o której nikt nie wie. Proszę państwa, jest tu ściana, dupa blada. Dobra, wyjdźmy na górę. Dobra, proszę państwa, jest tutaj... O, odłożyliśmy miecz. Tutaj mamy tak zwaną zagryzarkę, ale najgorsze jest to, że oni się nie nazywają, ci villagerowie. Przydałoby się ich nazwać. Kurczę, ale czy mamy name tagi, ale nie mamy emeraldów? Czy jesteśmy w stanie pozyskać emeraldy? To jest dobre bardzo pytanie, proszę państwa. Idziemy pozyskać emeraldy. Czy jesteśmy w stanie z naszej skrzyń pozyskać materiały na emeraldy? Zaraz się okaże. Czekajcie, mamy 64 iron ingotów, co jest nam niepotrzebne, bo trzeba na pewno mieć zboża. O, proszę bardzo, jest jeden emerald. No, to jest bardzo smutna informacja. Czy mamy coś więcej? Kurde, belemole. Co za pustki. Trzcina też, no, za dużo trzciny nie będziemy mieć. Z tej mąki chleba nie będzie, proszę państwa. Dobrze. Aż mi zaschło w gardle, muszę się napić czegoś, moment. Dobrze, proszę państwa, teraz już mamy, dostaliśmy kolejnej dawki energii. Cukry wzbudziły nasze endorfiny i możemy ruszać w podbój villagerów. Dobrze, idźmy do villagerów z powrotem. Ewentualnie do drugiego poziomu trzciny cukrowej, gdzie możemy pozbierać na następne emeraldy. Dobrze, zbierajmy trzcinę cukrową, to jest bardzo ważny surowiec. No nie ma co ukrywać. Od trzciny powstaliśmy, trzciną zostaniemy. Dobrze, proszę państwa, idziemy, wychodzimy z tego kamery Lika. Możemy wyjść tutaj, winda do góry jest, podejrzewam tutaj, ops, właśnie o tym mówiłem. Dobrze, proszę państwa, tutaj są kolejne tunele. Tutaj powinna woda ściekać, ale coś się popsuło i nie było mnie słychać. Proszę państwa, musimy iść na górę po drabinie standardowo.
Trzeba iść po prostu i nic innego nie zrobimy. Dobrze, wychodzimy, idziemy do villagerów. Może jeszcze coś przy okazji uzyskamy. Może ewentualnie ukradniemy od kogoś. Ukradniemy. Myślę, że możemy zrobić taką małą złodziejkę. Tak jak się chodzi na czereśnie, możemy troszkę ukraść od innych uczestników Paliorowa, jeśli nam braknie emeraldów na name tagi. Dobrze, idźmy tutaj do góry. Siup. Wychodzimy. Elegancko jesteśmy w naszej villagerowni i sprzedajemy kartki. To nie ten. O jest, mamy 19 sztuk za jeden. To jest dobry deal, ale powinien być bardziej zagryziony. Dlaczego nie zrobiłem? To jest mój błąd, bo jestem troszeczkę głupiutki. Jest 4 żelaza na emeraldy. Można to wykorzystać. Też można diamenty, ale nie wiem, czy chcę to do końca robić. Dobrze, proszę państwa, weź, czy to nie ten name tag, to tutaj nie było. O kurde, oh no, cholipka. Wychodzimy, co teraz się wydarzyło? Co tu się teraz stało? Musimy jakoś wrócić go, kurde, ale jestem gafa. No niech mnie kurde biją. Dobra, proszę państwa, musimy to zniszczyć, bo jestem za głupiutki troszeczkę, dobra, no proszę iść. O, i teraz on się na mnie obrazi i będzie cyrk, proszę państwa. No, mam lekkie problemy, powinienem go wodą zalać, ale jestem troszkę nie umiem pomyśleć. No i jest, proszę państwa, teraz możemy bloczek postawić przy odpowiedniej kratce, czy to zrobimy odpowiednio? I jest, udało się. Niestety on nie potrafi jeszcze wskoczyć, musimy zniszczyć trapdora, ale co? O, proszę bardzo, jednak nie trzeba. Voila, mamy to, widzowie. Zostawcie łapkę w górę za to poświęcenie. Zrobiłem coś dla kontentu. Dobrze, bierzemy swój miecz, który nie ma nazwy. O, może nazwiemy nasz miecz. Idźmy do kowadła, nazwijmy nasz miecz. To jest bardzo dobry pomysł. Dobrze, idźmy tutaj, pyk. I gdzie my mamy tutaj kowadło, bo zapomniałem, kurde, bele mole. O, jest, proszę państwa, nazwijmy go Longsword. Albo ewentualnie możemy nazwać go... Czyż ja wpadnę na pomysł? Dziubas. To jest nazwa. Longsword Dziubas. Albo Dziubas, po prostu. Longsword Dziubas. Dobra, pięknie, proszę państwa. To jest to. Longsword Dziubas. Dobra, nie mamy już, możemy nazwać też villagera. Po prostu nazwijmy go, proszę państwa, Kazimierz. Albo, nie, nazwijmy go Bożydar. Albo Leopold, muszę pomyśleć. Leopold to jest nazwa. Leopoldzik, to jest piękna nazwa, którą wykorzystamy. I idziemy do villagera, który będzie nazwę nosił Leopold. Nie mamy więcej emeraldów, których nie będę już zbierał, bo to bez sensu. Muszę to poza odcinkiem pozbierać, bo to jest bardzo długotrwały proces, a ja troszeczkę mi to zajmuję, bo Longsword Leopold. Dobra, wybierzmy, który villager daje najlepszą ofertę, żeby nazwać go Leopold. Leopold, gdzie jest Mending? Gdzie jest, proszę państwa, Mending? Czy jest taki chłopczyk? Jest Mending, jest, mamy to, więc go nazwijmy go Leopold. Leopold, pięknie bardzo, super. Mogliśmy go nazwać Leopold Szturc, bo piękna nazwa by była. Dobra, proszę państwa, idźmy dalej. Już nie mogę. Ja widzowie, po prostu jestem tak chory, że nie jestem w stanie normalnie mówić. I strasznie mam zapchany nos, dlatego dzisiaj w odcinku pomógł mi Jagieł, za co mu bardzo serdecznie dziękuję. Był to bardzo dziwny odcinek, dlatego wbijcie do Jagieła na kanał i link jest oczywiście w opisie. On dzisiaj zdabigował za mnie ten materiał. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, łapka w górę i subskrypcja. Widzimy się jutro. Pozdro!